W Gorzycach oddano do użytku nowoczesną stację transformatorową, która stanowi ważny węzeł dystrybucyjny. Inwestycje zrealizowała PGE Dystrybucja. Stacja położona jest na terenie podstrefy Gorzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan. Powstała z myślą o coraz większym zapotrzebowaniu przedsiębiorców działających na terenie gminy na energię elektryczną. Jest to główny punkt zasilania w Gorzycach. Punkt, jak widać, główny zasilający w nowoczesnej technologii GIS, który pozwala na zdalne sterowanie z dyspozycji mocy oddziału. W związku z tym stanowi doskonałe ułatwienie, jeżeli chodzi o pracę, obsługę i sterowanie pracą sieci. To była przestarzały główny punkt zasilania, nie pozwalający właśnie na to, żeby mieć te możliwości przyłączania nowych odbiorców, tak, tego rozwoju regionalnego. To już na pełni zabezpieczy zapotrzebowanie regionu w energię elektryczną. To ważna inwestycja, która ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo zasilania odbiorców w energię elektryczną. Pozwala na lepsze sterowanie, zdalne sterowanie, przywracanie szybszego zasilenia, jeżeli chodzi o awarie masowe, które występują, no, ostatnio nas dotykają, tak, oczywiście te nawałnice, burze, orkany. To pozwoli na to, żeby to przywracanie zasilania w energię było znacząco szybsze, sprawniejsze, efektywniejsze. Nowoczesna stacja zasila zarówno Gorzyce, jak i okoliczne miejscowości. Wśród przedsiębiorców głównym jej odbiorcą jest produkująca tłoki silnikowe firma Federal Mogul. Ukończona inwestycja zapewni przedsiębiorstwu stabilność, pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz jest ekstra infrastruktura wyposażona w najnowsze tutaj urządzenia, jak widzieliśmy, transformatory, sprzęgła. Rozdzielnie i to gwarantuje nam pewność dostaw. Pewność dostaw jest tutaj super ważna dla przemysłu motoryzacyjnego, bo no nie możemy mieć jakichś wahnięć, zaników napięcia, bo to automatycznie psuje nam całe no, wskaźniki, psuje nam tutaj produkcję, elektronikę, która jest dość wrażliwa na właśnie takie zawirowania. Ta energia i pewność dostaw tej energii no, musi być absolutnie stuprocentowa. Jak mówi wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy, to bardzo ważna inwestycja i zabezpieczenie energetyczne nie tylko regionu, ale głównie przemysłu. To nie tylko Federal Mogul, ale również Alumetal, który zużywa potężne ilości energii. Tym bardziej, że tak jak i Alu, jak Federal, inwestuje bardzo mocno. Ma ambicje być czołowym graczem światowym, już nie tylko europejskim, na rynku tak zwanych zapraw odlewniczych. A żeby produkować te zaprawy i wytwarzać taką ilość aluminium, no niestety tej energii elektrycznej jest naprawdę bardzo dużo potrzebne. Następna sprawa taka, że tutaj wokoło widzicie Państwo są puste tereny, które już w planie przestrzennym zagospodarowania są przeznaczone pod działalność przemysłową i niebawem one będą otwarte, bo myślę, że już w przyszłym roku skomunikujemy ten teren nową drogą, dużą inwestycją gminną do drogi już krajowej. To będzie kolejny impuls do rozwoju Gorzyc i podstrefy ekonomicznej. Koszty modernizacji stacji w Gorzycach wyniosły ponad 13,5 miliona złotych.